Cześć, siemanko, guten morgen, warum kolarzyna, witam was serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiaj będzie ciekawostka techniczna. Jeśli jesteście posiadaczami korb na suportach kwadrat i zastanawialiście się, co wam da zmiana na, powiedzmy, Shimanowskiego Halo TK2, ile wam to odelży rower i jaką da wam to różnicę, jeśli chodzi o sztywność i jakieś tam lepsze osiągi. Zapraszam. W moim przypadku jest to zmiana kwadracika, który był razem z, jak widzicie, Crossem Vento 1. Była tutaj trzyrzędowa korba, bodajże turneja, nie mam pojęcia, co to było, jakiś wybryk natury. I postanowiłem wrzucić tutaj GRX-a, ale GRX-a z najwyższej półki, czyli odpowiednik Ultegry. Jeśli chodzi o szosową hierarchię, zapraszam was na ważenie. No i refleksję po ważeniu proszę, abyście umieścili w komentarzach. Gdyż na przykład jeśli chodzi o sztywność, bo wagę zaraz się dowiecie, jaka jest różnica, a naprawdę jest bardzo duża. Jeśli chodzi o sztywność, to najprostszym moim przykładem jest to, że jak jesteście na najwyższych przełożeniach z tyłu i na dużej zębatce z tyłu, z przodu, to najprościej to można odczuć, kiedy łańcuch po prostu nam nie ociera o przerzutkę. Nie ma to nic wspólnego z regulacją, bo już próbowałem milion razy wyregulować, ale okazuje się, że po prostu no, korba jest dużo sztywniejsza, jak i zębatki i zapewne materiał, z którego było zrobione, więc różnicę czuć naprawdę dużą. Zapraszam do oglądania ważonka. Zważymy sobie. Jest zero. Dobra, jeden. Mamy tak 700. Dorzucimy do tego ramię, mamy i dorzucimy sobie suport. Mamy aż 1342 gramy. Zaraz porównamy sobie to z GRX-a. Dobra, w międzyczasie zdjąłem GRX-a. To ściągamy. Widać. To co, bierzemy sobie GRX-a. Proszę bardzo. No i 519. Dodać. Czyli mamy 726 i dorzucimy sobie suporcik i mamy 804. Czyli ciekawostka taka, że tylko przy zmianie korby i suportu będzie zaoszczędzone troszkę więcej jak pół kilo, a to już jest bardzo dużo. Jak się podobało, łapeczka w górę, subskrypcja, klub Strava, Instagram. Wszystko. Na Strawie do klubu, na Instagrama, na fanpage'a, na Facebooku. Zapraszam, trzymajcie się. Hej!